Kochane dzieci, droga młodzieży, z okazji Dnia Dziecka składam Wam serdeczne życzenia zdrowia, szczęścia i radości. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w tym szczególnym dniu. Spełnijcie swoje marzenia, osiągnijcie to, co zaplanowaliście. Bawcie się dobrze, miejcie wspaniałych kolegów i koleżanki. Chciałabym Wam w tym szczególnym czasie szczególnie pogratulować i podziękować za Waszą aktywność i za uczestnictwo w zajęciach, w lekcjach w czasie tego trudnego dla wszystkich czasu. Jestem z Was dumna, gdyż jak przekazują Wasi nauczyciele, pilnie i starannie uczycie się. Gratuluję Wam i życzę, żeby ten czas jak najszybciej się skończył. Dziękuję Wam, że przez ten ciężki czas epidemii posłuchaliście się zaleceń rodziców, zaleceń szkół i nie było Was widać na placach zabaw oraz w miejscach, które były zamknięte. Jest to dla mnie bardzo ważne, gdyż świadczy o Waszej obywatelskiej postawie. Mam nadzieję, że za kilka dni będziemy mogli Wam udostępnić place zabaw, zieloną strefę aktywności, miejsca, gdzie aktywnie i wspólnie z kolegami będziecie spędzać czas. Czekamy z niecierpliwością na decyzję rządu, aby móc Wam otworzyć te wspaniałe miejsca, które powstały w ostatnich latach. Gratuluję Wam raz jeszcze osiągnięć dotychczasowych. Życzę Wam raz jeszcze wszystkiego najlepszego i do zobaczenia na naszych placach zabaw. Przez ostatnie lata na terenie naszej gminy powstało wiele wspaniałych miejsc. Jest ścieżka przyrodnicza w Grochowej, zielona strefa aktywności, place zabaw, siłownie, otwarte strefy aktywności, boiska. Dziękuję radnym Rady Gminy Zawonia obecnej i poprzedniej kadencji za poparcie właśnie moich pomysłów i planów, które zrealizowaliśmy. Za to, że powstały miejsca, gdzie całe rodziny mogą aktywnie i z przyjaciółmi spędzać czas.